No więc tak, galeria na czysty, tak? I w ogóle jak powstał taki pomysł, jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że zobaczyłem opuszczony budynek. Opuszczony, zamknięty. Z takimi możliwościami, jak widziałeś, czyli wiesz, otwarta przestrzeń, 300 metrów kwadratowych patio, beton, szkło, kamień, wyzwanie fajne, akustyczne. Akustycznie wyzwanie duże. Wydawało mi się nie do obejścia. Myślałem, że będzie tam trudno cokolwiek zagrać czy wybrzmieć. Skąd to się pojawiło? Przyszliśmy tam z Galerią Sztuki Współczesnej, czyli z malarstwem. Z wszystkimi różnymi performatywnymi działaniami. Ja znam właściciela tego budynku, on nie miał pomysłu na to, więc zaproponowałem, że my wejdziemy, zaadaptujemy to patio, wynajmiemy jakoś przestrzeń na galerię sztuki i będę sprowadzał ludzi teatru, muzyki i dam ogólnie ruchu, wszystkiego związanego ze sztuką. Tak to się zaczęło, tak spontanicznie po prostu usiedliśmy, wpuścili nas tam do tego budynku z dwiema jeszcze kobietami i mówię, słuchajcie, już widzicie, że tu może coś powstać. Nie no, zobacz, co to jest, nie ma sensu. Wiesz, gadka, tu miesiącu próbujemy. No i tak się zaczęło. Dlatego też, a wiem, że w przypadku takich wydarzeń, jakichkolwiek wydarzeń, wszędzie ważne jest na przykład dobre wino, czy piwo, czy coś do zjedzenia, no to postanowiłem zrobić ten kącik, jak pamiętasz, gdzie można było napić się czegoś fajnego i zjeść coś dobrego. I to jakoś wypaliło. A co jakby to właściciele było z tego budynku? Zacząłem jakoś rentę, zapłaciłeś tam za... Tak, to nie było na wynajęcie. No, po mniejszej cenie, prawda? No bo wynajmowałem tam duże powierzchni i magazyn miałem jako firmę. Także płaciłem mniej niż połowę wartości tego wynajmu. A patio, na którym odbywały się koncerty i na którym byłeś, było za darmo. To było bardzo fajne z jego strony. I pamiętam, że tam słyszałem też, ciekawa też sytuacja była z akustyką. Tak, to był właściwie przypadek, wiesz. Przyszła do mnie firma, która prosiła o imprezę typu bankiet na chyba 250 osób. Ja nie wierzyłem w to, że zabrzmi tam jakikolwiek koncert, ale ten człowiek, który miał pieniądze, powiedział, słuchaj, zaproś mi jakiegoś fajnego artystę, mam pieniądze, ale żeby tu zagrał. No okej, spróbujemy. I wziąłem z Teatru Kapitol piosenkarkę, wziąłem do tego gitarzystę, bardzo, wiesz, wysokiej jakości. Postawiłem przypadkowo tam, gdzie było miejsce pod tym balkonem, małą scenę. No i oni zagrali. Byłem oczarowany tym dźwiękiem. Jak się skończyła ta impreza, zadzwoniłem do dyrektora Narodowego Forum Muzyki, czyli Filharmonii. Mówię, panie Andrzeju, musimy tu coś robić. No i zacząłem współpracować z Filharmonią. No i z Pawłem Szeroniakiem, którego znasz, który organizuje koncerty. I z wieloma innymi sam zacząłem zapraszać różnych artystów. No i tak to ruszyło, samo oddolnie siebie. Wydział Kultury tutaj nasz się też dziwił, mówią, człowiek z nikim nie współpracujesz, a tam się dzieje, ciągle coś się dzieje. No, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak odbywały się też odsłuchy płyt winylowych na takim bardzo ekskluzywnym sprzęcie. Nie widziałeś tego? Takie duże głośniki stały z tubami. Widziałeś te głośniki? No to właśnie też pytanie, jak to się tam pojawiło. Jak się pojawiło, mój kolega ma sklep z dobrym sprzętem. I nie miał miejsca, żeby to postawić u siebie w sklepie. Ja mówię, słuchaj, no to zróbmy taki numer. Ja to tam wstawię i będę ci promował, reklamował to, ale będę mógł z tego korzystać. No i rzeczywiście on to rzeczywiście sprzedał.
za chyba 370 tysięcy. No ale to weź do niej wysadzę. A ponad 400 tysięcy to. Przepraszam, mamy wywiad akurat. Możesz tak nie... No, przepraszam strasznie. Wałów nie walić okay. Tutaj. Dobra, dzięki. A co to było za sprzęt? Jakiś, może... Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. Co to było? To chyba było niemieckie. To nie Bauer-Ringling? Nie. To coś wyższego. No, to było piękne przeżycie. Słuchać na tym sprzęcie, bo ja nie wiem, czy coś takiego przeżyłeś, ale jeśli ktoś był gdzieś za rogiem i słyszał muzykę, to myślał, że tam się odbywa koncert. Tak. Okay. Taka jakość odtwarzania była, że jak grała wiolonczela, to myślałem, że ktoś siedzi i gra. Tam robiliśmy odsłuchy płyt winylowych i różnych innych. Tam zapoznałem, co to znaczy, wiesz, poznałem, co to znaczy sprzęt wysokiej jakości. I do tego czasu jakby nie byłeś zapoznany tak ze środowiskiem w ogóle muzyków, nie wiem. Nie, całe życie byłem w muzyce. Aha. Tak. Miałem księgarnię muzyczną z jedną z bardziej znanych w Polsce. Melisa nazywała się. Czyli ta historia już tak... Tak, dłużej. Tak. Miałem kontakt z muzykami, sprzedawałem ich płyty. Wcześniej artystycznie zajmowałem się klubem Firlej. Znasz Firleja? No, dzisiaj będziemy tam. A, no to zobacz. Tam też byłem. Nie, nie pojawiłem się znikąd. Okay. Rozumiesz. Samo wykształcenie muzyczne i muzyką interesuje się od zawsze. To może trzeba pytać jeszcze wcześniej, tak? Na wszystko, no bo jak już tutaj zakładałeś to na czystej. Na czystej to już miałem kontakty. I miałeś też jakieś, powiedzmy, wsparcie, znaczy finanse jakieś, tak? Nie, to ja robiłem prywatnie, jako firma własna, jako własna działalność. Nie miałem wsparcia finansowego żadnego. Tak, ale znałem wielu ludzi. Kapitał mój prywatny. No ładnie. I to zrobiło właśnie na tej księgarni, tak? Czy... No nie, księgarnia to raczej straty, bo to się na muzyce nie zarabia. Ja do tej pory mam firmę, która się zajmuje eventami, czyli wydarzeniami różnymi, czyli scena, hala namiotowa, robię koncerty, targi, książki. To już teraz w mniejszym wymiarze, bo nie mam czasu, bo jestem tutaj. Tą instytucję stawiam od początku, od podstaw, czyli wiesz, remont budynku, cała nasza kamienica jest, biura, wszystko, wiesz, po kolei. Ludzi i tak dalej, także tworzenie, no, trwało, do tej pory trwa. Jak dostałeś tutaj to pomieszczenie, to jest... Dostałem, bo nie, to cała kamienica jest instytucją zwaną Wrocławski Dom Literatury. Po tych moich działaniach na czystej, gdzie coraz lepiej było odbierane, coraz więcej ludzi wiedziało o tym i tak dalej, dostałem propozycję od miasta, żeby zająć się tą instytucją. Czyli żeby od podstaw postawić instytucję zwaną Wrocławskim Domem Literatury, to znaczy technicznie od remontu po różne inne działania. Mm-hmm. Okay. A mógłbyś właśnie też może trochę powiedzieć, jaki jest, jak to działa znaczy z tym domem? Tutaj. Generalnie. Wiesz co, no to jest instytucja miejska finansowana z dotacji. Zdaje się, że nawet świat się do tego dokłada. Jest to jakby promocja książki papierowej. Tutaj jest salon tego Domu Literatury. A Dom Literatury to są targi książki. Mamy swoje wydawnictwo, które to widzisz, czyli warstwy, wydajemy książki. No i organizujemy spotkania z pisarzami, z poetami. Koncerty. Ja wpuszczam także teatr, wszystkie działania performatywne. Tak to wygląda. Czy to jest tak, że te ludzie, którzy byli tam na czystej, oni tutaj jakby się przynieśli, tak? Tak. Jeszcze więcej niż tam, no bo to jest jednak niby rynek, niby nikt nie chodzi po rynku, a wszyscy do mnie wpadają tutaj, wiesz. Tam było trudniej zająć. Tam to było bardziej schowane, prawda? Ale nie ma takiego, wiesz, tam, że... Często takie, że tam jest prawdziwy underground, bo tak, a tutaj już nie tutaj już jego miasto się dokłada tego i jest, nie ma. Nie, to wiesz, to co ja organizuję, to raczej miasto ma niewiele, no poza tym, że utrzymuje ten budynek, tak? Nie, to nie straciło nic. Na początku było coś takiego, że to Janusz poszedł do instytucji, a
nie pracowałem w instytucji, zawsze byłem, wiesz, taki pirat, raczej swoją firmę miałem, raczej sam starałem się działać oddolnie. To pierwszy raz spróbowałem na początku 2016 roku i to chwyciło. Bardzo fajne warunki, no wiesz, mnie nie byłoby stać utrzymać takiego lokalu i móc tak swobodnie działać, zapraszać, wiesz, artystów i dawać im warunki takiego nagłośnienia, takiej miejscu w centrum miasta. Także po jakimś czasie ludzie uwierzyli mi, że to nie jest ściema, że nie będę robił pod dyktando, bo ja mam też taką umowę, że robię jakby co jest mi bliskie, a nie, że ktoś coś mi narzuca. Dlatego jest tutaj Paweł Szroniak i wszyscy moi inni przyjaciele, którzy fajne rzeczy robią. Znaczy, że to się nie zmieniło, tutaj jakość się nie zmieniła, to dalej jest jakby niszowa rzecz. Mhm. Nie? To oczywiście nie jest w piwnicy gdzieś kątem, ale to jest dalej niszowa rzecz. Ja nie zajmuję się muzyką popularną, nie promuję czegoś, co jest już wypromowane, tylko raczej czegoś mniej spotykanego. Nie? A te warunki pozwalają mi jeszcze prężniej działać. Nie? Jeszcze więcej ludzi zapraszać, ciekawszych, droższych. Może znowu wrócimy tam do tej czystej. Bo interesuje mnie też bardzo takie, powiedzmy, konkrety, tak? Bo jak te wywiady, myślę, że będą ciekawe w komuś, to na przykład chcę też jakiś działalność założyć, tak? I generalnie na przykład ta właśnie ta strona finansowa, tak bardziej może konkretnie, czyli jakby ten mechanizm, który przyjąłeś dla tego, żeby to działało, tak? Jakby, czy na początku były straty, powiedzmy, ile strat, czy od razu pomyślałeś też o tym lokalu, na przykład takim, gdzie tam jakieś jedzenie i tak dalej i picie? Od razu myśleliśmy o lokalu. Tak, żeby móc coś też zarabiać, żeby organizować w tej galerii sztuki wtedy i na tym patio imprezy. Znaczy z samej sztuki, tak jak mówiłem, to nie wyżyjesz. Nie wyżyjesz z sprzedaży obrazów czy z organizacji koncertu. Musisz dokładać, więc gdzieś musisz zarabiać. Moja działalność, czyli organizacja na przykład targów książki, tutaj też to robimy, ale wtedy jako firma byłem podwykonawcza, która robiła te, organizowała te targi, stawiała halę namiotową czy jakieś techniczne zaplecze. Mogę powiedzieć, że pieniądze zarabiałem gdzie indziej, żeby wydawać na sztukę, żeby organizować to, co organizowałem. Nastawienie typu, może zapytasz, że wejdę, mam pomysł, będę od razu na tym zarabiał, jest nieuzasadnione finansowo, jest błędne, moim zdaniem. Musi skądś być jakiś stały dochód. Bo trudno będzie ci się utrzymać w dłuższej perspektywie, a musisz przeżyć, a musi taka osoba przeżyć jakiś rok jeden, później drugi. Bo to od razu nie ruszy. Ja, mnie tam się zeszło około 3 lata, żeby to zaczęło funkcjonować i zostało zauważone. Zostało zauważone może po pierwszym roku trochę już. Coraz ważniejsi artyści zaczęli przyjeżdżać. Już w Berlinie wiedzieli, że galeria na czystej, to tam ktoś grał z moich znajomych, zapytam jak tam jakie są warunki, ten Janusz to kto to i co. Czy tam Paweł Szroniak już jak przedstawiał. Czyli byłem zainteresowany. Tak. No, jak Paweł Szroniak mówił, to mówił, no ale w galerii tam u Janusza to już grała ta osoba, ta. Aha, to można jechać. Już teraz jest tak, że mnie kojarzą stamtąd często muzycy, bo już grali albo ktoś znajomy grał i nie jest dla nich problemem zagrać tu. I tutaj paradoksalnie więcej ludzi przychodzi. Jakoś łatwiej im trafić. Także pod tą nazwą Dom Literatury i Klub Proza działa się prościej. Promocja. Wiesz, mnie jako prywatnego, jako człowieka nie było takiego zwykłego ludzika i firmy, nie było stać na jakąś niewiadomą promocję. Tutaj mamy kontakt z radiem, z telewizją, z gazetami. A jak promowałeś wtedy? Facebook? Czy nie Facebook. Czy bardziej Facebook działał, czy bardziej działały właśnie takie kontakty, wiesz? No to i to. No wiesz, no Facebook jedno kliknięcie i rozsyłasz do 200 czy 400 ludzi informacje. Jest to tyle proste. Poznajomy. Także jeżeli chodzi o zaczynanie takiej działalności, na pewno trzeba mieć jakąś jedną nogę ustawioną, żeby przeżyć. Bo inaczej się strzelasz, wypukasz i nie ma takiej.
A koncerty tam głównie były płatne, tak? Czy właściwie było... Tak, no trzeba było dać muzykom jakieś pieniążki. To jak, niezależnie od tego, czy to były muzycy gdzieś tam ze mną, czy zapraszane, czy muzycy tutaj na przykład z Wrocławia, to nie było różnicy, tak? Nie. Zawsze, jeżeli chcieli jakieś wynagrodzenia, ja uważam, że to jest uczciwe. No. Jeżeli ktoś gra, tworzy sztukę, musi się z czegoś utrzymać, więc zdawaliśmy pieniążki. A wejście było mniej więcej w jakiej? W jakiej cenie? Między 10 a 20 zł. I dawało się, no znaczy to nie było tak, że... Na to się zgadzali sami artyści, nie, tak? Czyli wiesz, no ustaliliśmy jakąś wcześniej kwotę. Czasem może 25 zł. Ustaliliśmy odgórnie kwotę i oni się zgadzali. Przewidywaliśmy, ile ludzi przyjdzie. I to było tak, że znaczy, całość tej kasy z wejścia tak. Szła po prostu do muzyków, tak? Tak, ja jeszcze ewentualnie dawałem im jedzenie. I jakieś spanie, tak? To się wydarzało, to była moja inwestycja, czasem trochę większa, czasem trzeba było coś sfinansować, dołożyć i tak. Bo mało ludzi przyszło, no to dopadałem parę stóp. No i więc tak generalnie to trudno powiedzieć, czy to finansowo się... Tak. Raczej nie. Nie, no bo masz utrzymanie lokalu i tak dalej. Nie, takie rzeczy dlatego prowadzi się na jakiejś dotacji, na jakimś wsparciu finansowym od miasta czy skądś tam. Tylko tam powstaje wtedy niebezpieczeństwo tego, że będziesz uzależniony, będą ci narzucać, że masz zrobić to, a nie tamto, albo tego nie możesz. Tu jest to ryzyko i ja tego ryzyka się bałem tu. Jak wchodziłem w instytucję, sobie myślę, okej, będę miał łatwiej na przykład finansowo, ale będę miał trudniej, jeżeli chodzi o wolność. No ale tak nie jest. Nie, tak jak była umowa, tak do tej pory jest, że mam absolutną wolność. Oczywiście nie mogę zrobić tutaj seks klubu, ale muzycznie, czy teatralnie, czy jakkolwiek, czy jeżeli chodzi o spotkania z jakimiś ludźmi interesującymi, to mam totalną wolność. Znaczy, takie zagrożenie było takie bardzo realne, że miasto mogło narzucać... Nie było realne, to bardziej w mojej głowie. Pojawiło się coś takiego, aha, jeżeli ktoś mnie wspiera, to może czegoś oczekiwać. No bo często tak, no jak tak mówią o tym. No niestety często tak bywa, tak? Tak mi się wydaje, tak słyszę. Wiesz, i ja w takiej galerii na czystej, jako płacący czynsz, mający zgodę, mogą sobie zapraszać kogo chcę. Tutaj się troszeczkę obawiałem, nie? A nie ma czegoś takiego. Jest absolutne otwarcie ze strony szefostwa, dyrekcji, miasta. Znaczy, co miasto z tego dostaje, tak? Jak w takiej sytuacji? Znaczy... No, prężnie działający klub, czy dom literatury, wiesz, tyle rzeczy, ile u nas się odbywa, nad czym pracuję praktycznie dzień i noc, codziennie coś się odbywa. Jakby jak to się układa w kontekst, powiedzmy, w koncepcji jakby rozwoju Wrocławia, tak? Jest jakiś związek generalnie między tym, jak miasto się rozwija, jakie są... Aż tak grubo nie myślę nigdy, nie. Raczej, wiesz, no, zajmuję się swoją niszą, tak? Jest mi bliska całe życie literatura i muzyka i tym się zajmuję, tutaj jakby też realizuję się. A wydaje mi się, że jak robisz fajne, dobre koncerty o odpowiedniej jakości, no to jest to spójne z myślą o Wrocławiu. Wiesz, na pewnym poziomie działającym, bo wiemy, że tu jest masa klubów rozrywkowych, ale masa dobrej kultury się dzieje, nie? Jak obserwujesz pewnie, bo chyba jesteś... Przynajmniej obserwujesz, albo bywasz tutaj często też, czy nie? No właśnie we Wrocławiu nie za bardzo. No, gdzie jest? W Warszawie częściej. No to tam też się bardzo dużo dzieje. No tam tak. Tutaj właśnie nie do końca też, no znaczy niektóre rzeczy znam, ale tak... Czy jest jakieś konkurencje, powiedzmy, znaczy jakieś konkurencyjne takie miejsca, konkurencyjne, znaczy inne miejsca, gdzie się odbywają takie, powiedzmy, koncerty i spotkania? Dużo tego jest. Myślę, że ośrodek postaw twórczych, bardzo interesujące miejsce, Opet tak zwany. To też jest instytucja, tak? Tak. A
no chcesz coś niszowego robić, no to skąd? Albo jesteś milionerem, albo masz ze swojej firmy pieniądze, no, no, no trudno. Po prostu trudno. Czyli takich miejsc, bo są tak, na przykład w Krakowie, tam, znaczy są takie głównie no, kluby tam, które sobie działają normalnie z baru, tak, i organizują takie koncerty też. No, można też powiedzieć, no okej, czy to jest nieszałe, czy nie, to jednak no jest biznes. No właśnie. Jednak jest biznes, no. No ja Czułość na przykład, galerie Czułość no, w Warszawie. Oni niby też sprzedają, fotografie współczesne sprzedają, no ile da się sprzedać. Tam właśnie też jest człowiek. A czy masz informację, że działają tylko z tego, co na barze zarobią? Nie, u nich bar właśnie nie ma. Tutaj bardziej chodzi o to, że to od początku to było tak niby jak syntez muzyki i po prostu i galerii. I fotografii, to no rozumiem. No, znaczy... Obraz i dźwięk jakby połączenie. No, no. No wiesz, ja mam to szczęście działania tutaj w wsparciem instytucji, że nie patrzę na sprzedaż piwa podczas koncertu. Nie muszę patrzeć. I fajnie jak jest wielu ludzi i robią dobry obrót, to jest super. To nas wszystkich cieszy, bo chcemy, by ta instytucja funkcjonowała także od strony finansowej jak najlepiej. Ale jakby to nie jest warunek. Mm. To nie jest warunek, że przyjdzie 300 osób i zrobi nam ruch na barze, bo wtedy musisz zrobić coś popularnego. Nie zawsze, wiesz, to wtedy idzie w zgodzie z tym, że to jest niszowe lub dobre. Nie chcę tutaj oceniać, ale wiesz jak to bywa. Często są ludzie też niszowi, którzy przyprowadzają bardzo wielu ludzi. I jest na przykład bardzo fajny obrót na barze, nie? Ale to nie jest warunkiem. Wiem, jak to funkcjonował poprzedni klub, to czasem to program był bardzo nierówny. Widziałeś coś, co cię zachwyciło, chciałeś tutaj przyjść i widziałeś coś takiego, że rozkładałeś ręce, myślałeś jak to możliwe. No ale też rozumiałem, o co chodzi, nie? Że trzeba gdzieś zarobić te pieniążki, tak? No na przykład taki klub w Rzeszowie jest winyl, no to tam się odbyło i rock, i hip-hop, tak? No wiadomo, Rzeszów, tam dużo tego hip-hopu jest i oni właśnie zapraszają takich ludzi tam w ciągu miesiąca od hip-hopu. Tam po prostu mnóstwo ludzi, 300 na sali w ogóle, no dużo. I potem mogą zrobić taki koncert dla 15 osób, tak? 19 osób, jakiś rock. I to tak, też cały czas starają się jakoś tak. Utrzymać na powierzchni. Na przykład tam imprezy transowe się odbyła trans. No, tak. Trans każdy miesiąc, tak? No to jest jakby niesamowite. I tam też jakby tak 10 osób przychodziło, ale to dało się zrobić tylko przez to, że mogli się utrzymać właśnie z hip-hopu. No i to jest trudne, bo takiego naprawdę zaangażowanego, fajnego hip-hopu nie jest dużo. Albo ma też niewielu odbiorców, to jest problem, no. Bo na tym nie zarobi. No. Czyli tak na luziku teraz, tak tutaj jest, tak? No, znaczy, nie jest na luziku, wiesz co, ja zawsze daję siebie wszystko, nie? Bez względu na to, gdzie pracuję i co robię. Tym bardziej, że to co robię jest moją pasją, także robię to co kocham, nie? To jest ważne, bo dajesz z siebie wszystko. Ale też z drugiej strony nie czujesz takiego zmęczenia. No bo spotkasz ludzi tych, których zapraszasz, chcesz, wymyślasz kolejne. Teraz mam fajnego człowieka na oku, akurat w takie klimaty, powiedzmy, zbliżone do... jak on się nazywa? Trochę zapomniałem. Wiesz co, ale Brytyjczyków trochę chcę ściągnąć tutaj. Okazało się, że jest to prostsze niż myślałem i finansowo. I z chęcią przyjadę. Czyli geografia się poszerza? Poszerza się. Teraz był Lubomir Mielnik, którego znam osobiście. Znasz Lubomira Mielnika z Ukrainy? Mieszka w Szwecji. Aha. Pianista. Tak zwany kung fu pianista. On strasznie szybko gra. Okay. Wspaniały artysta. Wspaniały. Dla mnie światowy artysta. Miałem przyjemność go poznać i mam się zająć dla niego koncertami na niemieckojęzyczne kraje, bo ja jestem związany z Niemcami, tak. Znaczy? Ojciec jest Niemcem. A. Tak.
A to może też takie, znaczy ilość tutaj koncertów teraz, bo tu mówisz właśnie też, no tak zupełnie jakby to nie jest eksperymentalna muzyka, to nie jest jakby, nie jest elektronika, tak? Czyli ilość tych koncertów eksperymentalnych jest mniejsza tutaj, czy no, takich powiedzmy takich undergroundowych, niszowych bardziej, tak? Czy taki pianista na przykład też uważa się za... Wiesz co, Mielnik to jest akurat nisza, moim zdaniem. Znaczy nie ma wielu wyznawców, bo jest dość trudny przez to, że łamie harmonię. Nie wiem, czy trudny, ale... Ale czy to nie jest taka muzyka, która mogłaby zamieszkać na przykład normalnie w filharmonii, tak? I tam... Mogłaby, tak, tak. Ale zdecydowanie więcej tutaj się dzieje rzeczy niszowych, aniżeli popularniejszych, tak, bardziej, nie? Chociaż ostatnio otworzyłem się na te rzeczy, rzeczy bardziej przyjazne, harmonijne. Widzę w tym sens po prostu, jeżeli jest odbiorca i z przyjemnością chce słuchać, to czemu nie? Muzyka. Oczywiście, wiesz co, związana, przepraszam, jeżeli chodzi o muzykę taką bardziej do przyjęcia, to ona bardzo często jest związana, znaczy bardziej popularną, ona jest często związana z tekstem, bo wiąże to jednak z dołem literatury. Okay. Jeżeli przyjeżdża Świetlicki, nie wiem czy wiesz, no to Świetlicki to jest kult absolutny, on będzie do końca życia undergroundowy. No tak. Taki jest po prostu i nie da się nic z tym zrobić. No. Wzięli jego jako lekturę, nie wiem czy wiesz, że jedna z jego pozycji jest lekturą w szkole. Nie, to no to on w ogóle śmieje się z tego, ale mówi okej. I dalej jest prawdziwym facetem, takim jak zawsze był. I odbywa się koncert, że on tutaj pali papierosa z mikrofonem, a resztę gra tam, on se chodzi po sali. Dalej jest prawdziwy, on jest niesamowity. To jego teksty przecież, no jest wielki. I to jest bardzo popularne i dalej undergroundowe. Tu nie ma słodzenia, ma wspaniałą, na przykład ma wspaniałą grupę, która gra, tak? Ten cały podkład, on tym swoim głosem, nie wiem, czy to jest śpiewaniem można nazwać, coś tam chrypi, nie? I ma wielu odbiorców, tu zawsze jest pełen klub i możesz powiedzieć, no muzyka popularna. No nie, no bo to jest na pop i popularne to są jakby... Tak, do... dokładnie, no. To nie, on zabiera po prostu i patrzysz, że przychodzą 60-latkowie i 17-latkowie. Jak on to robi? Jest prawdziwy. No. Ja go znam o tak. I jest dalej taki sam, on się niczym nie różni, wiesz, on nie ma pozy żadnej, nigdy. To jest ciekawe. No. To jest też odpowiedź dobra, bo też zadaję to pytanie, czy underground może, czy nisza może stać się właśnie popularna, tak. Przejść właśnie w tą... Tak, w tą absolutnie grę. Tak. No to akurat dobry przykład, jeśli chodzi o Świetlickiego, to dobry przykład, absolutnie przykład. On właśnie był w Rzeszowie z koncertem w tym samym klubie, w którym teraz się wydaje. Tak? No właśnie. Tak. I poznałeś go, jego twórczość. Tak, no potem jeszcze w Krakowie tam spotkałem go też. No ale to widzisz, to jest sama on. To jest prawdziwe, on jest zarówno na scenie. No to takie rzeczy, ja się przekonałem. Wcześniej powiem ci, przyszedłem tu trochę z nastawieniem takim radykalnym, że będzie off taki, wiesz. A później pomyślałem sobie, nie. Trzeba się otworzyć, trzeba po prostu się otworzyć. Są rzeczy dobre, popularne, bardzo dobre, wysokiej jakości. Tak samo wpuściliśmy tutaj Pogodno. Może ci nic nie mówi zespół, który obserwuje rzeczywistość. Jest gwiazdą swego rodzaju. Długo nie grali, kilka lat nie grali. Zaangażowani społecznie, komentują rzeczywistość polityczną i tak dalej. Świetnie grają. I ta energia jest niesamowita. Są oczywiście skrzywieni, oni nie są przyjemni w odbiorze, są mocne, ale są prawdziwi, podoba mi się. No i zagrani, no full. No bo myślę, że też, no ja to tak odbieram, nie wiem jak może to w Polsce trochę inaczej, no bo rzeczywiście dużo takich bardziej w stronę noise'u powiedzmy, ogólnie mówiąc, koncertów widziałem w Warszawie, no często to jest jakby te improje są takie ostre, tak, ale też no jakby duże elektroniki, właśnie ambienty są bardzo takie do słuchania, tylko to, że może, tak. No, może takie bezpanie też bardziej, ale uważam, że no właśnie no może być też dużo, nie wiem czy to jest popularne w swojej niepopularności. Tutaj jakby taka muza też niby niszowa, undergroundowa, tylko melodyczna też. Tak, no. Harmonijna po prostu. No. Harmonijna. Wiesz, nie zawsze to musi być jakieś. Tak, nie zawsze to musi kaleczyć uszy, tak? Jakoś tam ludzi nie bardzo głęboko siedzących w muzyce. Ja swoim znajomym różnego rodzaju opowiadam,
różnego rodzaju, chodzi o relacje z nimi, którzy na przykład mniej znają się na muzyce, bardziej są zaangażowani w inne formy, na przykład wizualne, to mówię, przyjdźcie po prostu, nie będę wam gadał, bo oni pytają, co to jest, kto to jest i co robi. Ja mówię, wiesz co, mam prośbę, chodź się spotkamy, przyjdź i otwórz uszy, nic ci się nie stanie. Naprawdę, jak ci się nie będzie podobało, to po prostu wyjdziesz. Ale mówię, tylko proszę, żebyś się nie zamykał, że lubisz piosenki, to nie posłuchasz na przykład takiej muzyki elektronicznej. Nie, przyjdź, usiądź, nie podoba ci się, idziesz albo się przesiądź. Coś w tym stylu. Ale przyjdź i się otwórz. No tak, no to jest najważniejsze. Na to doznanie i absolutnie może ci się nie podobać. Mnie się podobają kawałki pop, niektóre. No. I podoba mi się noise. Podoba mi się dobra muzyka. Wiesz, z tą oceną dobra to długo by gadać, to też jest ryzykowne. No to mogę powiedzieć, że dobra dla mnie. Tak. Wchodzę, słucham pięknych kawałków, które są romantyczne i odnajduję się w tej chwili i mówię, okej, bardzo fajnie, leży mi to w tym momencie. I sobie słucham. Innym razem trafiam tutaj na Scotta Kazana. Scott Kazan, potężny muzyczny. Nie wiedziałem, że takie dźwięki można wydobywać. Piotr Paweł Szyniak wie, jak się zachwyciłem facetem. Po prostu zabrał mnie w taką podróż. Ale robił eksperymenty z nami. Było ze 30 czy 40 osób. No, ale dla mnie ważny człowiek w muzyce autentycznej. No i taki Lubomir Mielnik, bo najświeższy koncert za mną i 3 dni kontaktu non-stop z nim, rozmowy, przebywanie, słuchanie, co on mówi. Grający bardzo szybko, jakby kilka fortepianów naraz. Bardzo słodkie rzeczy, które ci leżą. Jest po prostu jak ta relaksacja, jak mówi, że wręcz prawie odpływasz, nie? I co chwila, ja to określam coś takiego, jak koleżanka mnie zapytała, no powiedz o tym Lubomirze, czy ja mam iść na niego, czy nie. Ja mówię, wiesz, to tak jakbyś swojego chłopaka tulisz za rękę. Siedzicie oparci o jakąś drewnianą ścianę, jest wam ciepło w plecy, jest cudem trzymać się za rękę i tylko się pocałować, nie? A tu raptem jeb siekiera między was, bo on potrafi taką dysharmonię zagrać, że po prostu mówisz, jak można. Ale to są te jego te niesamowite plusy, że on gra i w pewnym momencie wygląda, jakby się mylił. Jakby coś się stało, palec mu przeskoczył, bo mówi, wow. A ona mówi, dobrze zareklamowałeś, idę, bo to jest dobre. No, tak. Coś, co zabiera i tak niektórzy artyści. I to, co mnie tu ekscytuje niesamowicie, to jest ta niewielkość tej przestrzeni. Czyli wiesz, artystę czasem stawiamy na scenie, ale często on jest na środku sali. Okay. Także masz go tak. Wiesz, ja wiele lat się zajmuję muzyką, czy słucham muzyki, jeździłem na wielkie koncerty. Fajne są wielkie koncerty, ale strasznie, że brakowało mi tego kontaktu, żeby być blisko, żeby podejść, zapytać, porozmawiać, że nie jest to taka gwiazda niedostępna, tylko człowiek z krwi i kości. Słuchamy w skupieniu, zamiast 3000 osób to słucha 30 osób i to jest energia dopiero. I nie ma tak, że artysta stoi gdzieś tam, tylko jest zaraz tu kilka kroków od ciebie, to jest w ogóle inne doznanie. Dlatego kocham teatr. Blisko. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo jakby tutaj są, powiedziałeś, że dużo ludzi z zachodu jeszcze, tak, z Niemczech przyjeżdżają i tak dalej. Teraz mówisz tak o, no na przykład Ukraińcach też, znaczy jaka jest, powiedzmy, kwota, czy co, jakby ilość ludzi z zachodu przyjeżdżają tutaj z Polski, z Ukrainy na przykład. No tak, jakby tak pogadać, na przykład więcej, mniej zainteresowania, na przykład, czy jest zainteresowanie, też takie pytanie, czy jest bardziej zainteresowania ludźmi z zachodu przyjechać tutaj zagrać, czy też dużo Polaków jedzie na przykład zagrać do Niemczech, tak, bo tak, bo tutaj jest jakby blisko, czy też z Ukrainy przyjeżdżają tutaj, jakby jak to... Słuchaj, niewiele. Niewiele się wydarza z Ukrainy. Jak otwierałem tutaj klub, to mieliśmy festiwal Wrocław Lwów. No tak. No bo wtedy mieliśmy cały miesiąc artystów z Ukrainy. Ale jakoś to nie przyjęło. Nie trafiają tutaj. Nie wiem, jak tam na Ukrainie. Mówi się na Ukrainie czy w Ukrainie?
Nie wiem, no generalnie w Polsce się mówimy na Ukrainie, ale tak z punktu widzenia ukraińskiego to bardziej patriotycznie jest mówić w Ukrainie. Ja też tak wolę mówić, bo ja to rozumiem. Nie wiem, jak tam w Ukrainie jest z muzyką instrumentalną i jak to tam wygląda, bo nie mam tutaj jakichś pytań. No. Nie mam kolejki do drzwi pukających. I wcześniej tam też na czystej to też... To jeszcze mniej. Tu wielu z Ukrainy wie o tym miejscu dzięki festiwalowi. No tak. Ale to są bardziej może jakieś pytania o folkowe rzeczy, czy jazzowe. Może jazz u was chyba stoi dobrze. No, u was wielu ludzi związanych z jazzem przyjechało od was tutaj i robią dobrą robotę, albo jeżdżą po Europie i robią dobrą robotę. Ja nie promuję jazzu. Pierwsze, osłuchałem się jazzu bardzo. Po drugie, jest tyle miejsc, tyle koncertów jazzowych, tutaj jazz dopad, wiesz, i tak dalej, że to jest absurdalne. To tak, wiesz, ludzie mnie pytają różne, a tu mamy takiego jazzmana. Okej, no to popytajcie gdzieś indziej, są kluby jazzowe i tak dalej. Nie? Miasto też sugerowało mi, żeby może zrobić to jazzowe miejsce. Nie, tego jest, wbrew pozorom, tego dużo się dzieje. Zdecydowanie z zachodu jest duże zainteresowanie, żeby grać tutaj. Wrocław jest w ogóle tak fajnie odbierany. Wiesz, zachód brzmi bardzo mocno, czy tak, ogromny obszar, a zachód to jest Berlin, tak szczerze. No bo wiesz, jaki artysta, który jest w tournée po Europie, nie zajdzie do Berlina, no, proszę cię. To jest ta łatwość mojego tutaj współdziałania, bo ja mam rzut beretem do Berlina, 300 kilometrów, to wiesz, w Warszawie nie masz takich, to już musisz przemyśleć, bo to jest daleko, sam transport, wiesz, czas, a tutaj to wiesz, w kilka godzin ktoś jest u mnie, to jest ta łatwość, za to Wrocław cenię też. W Berlinie wszystko, co interesujące się odbywa przez nasz kładzie. Nie, bo to właśnie, bo to jest ciekawe, bo wszyscy tam do tej Mekki, wiesz, zjeżdżają, właśnie jadą do Berlina, a właśnie mnie interesuje też to, że ludzie z Berlina tutaj jakby jednak do Polski przyjeżdżają, tak, znaczy do Wrocławia, żeby zagrać też tutaj, znaczy się interesują tym, żeby zagrać tutaj, tak, czy to jest często tak, że to jest jakaś, że oni są w trasie po prostu, bo gdzieś tam przyjeżdżają przez jak Polskę. Tutaj trafiają? Czy tak, jak, jak planują na przykład, że w Berlinie jest koncert, to zazwyczaj pytają o Wrocław. Nie wiem, czy wiesz, że Wrocław jako Breslau był kiedyś drugim miastem co do wielkości po Berlinie, nie? Czy nie, on jest tam głęboko osadzony. Wielu Polaków jest w Berlinie, dobrze się tam czują. Wiesz, to takie kosmopolityczne miasto. No tak. Tam są z każdego zakątka świata, czy Japończycy, czy Chińczycy. Berlin. I jest ta łatwość i często mam takie pytanie, że chcielibyśmy u Ciebie zagrać, bo już wiemy tutaj w Berlinie, że można u Ciebie zagrać w Wrocławiu, czy może masz kontakty, żeby gdzieś tam dalej w Polsce coś zorganizować, albo zapytać przynajmniej, albo skontaktować z kimś, kto może nam udostępnić przestrzeń, gdzie zagramy za bilety. Ta bliskość Berlina to jest skarb. Naprawdę, z Pragą nie mam wiele wspólnego, ale Berlina. Takie pytanie o... Bo tam często zadaję to pytanie komuś, kto zakłada tak zupełnie bardzo oddolnie i właśnie bardziej z pomysłem, a zobaczymy, w ogóle bez pomysłu, jak to wypali, po prostu robię, tak? Bo ja tak myślę, że ty miałeś jakby od początku miałeś założenie takie, że zacząłeś od jakiegoś biznesu, tak? Znaczy, jak rozumiem, od tego eventów, tak? Od organizowania i tak dalej. Czyli od razu miałeś tą świadomość, że jakieś jurydyczne osadzenie, znaczy tam jest ważne. Znaczy, że to jest ważne. Bo często jest tak, że wiesz, że na przykład ludzie zaczynają działać i to co pytałem właśnie. Jak ludzie się odnoszą do tego, że tutaj jest instytucja, jakby, że jak ludzie zaczynają jakąś taką działalność, to są kontra tego, żeby być
byle jakim sensie związanym właśnie z jurydycznie, czy jakoś statusowo, wiesz, z instytucją. No i w ogóle z jakimś w ogóle statusem generalnie. Tak. I jak to często jest na przykład z zinami, tak jak jakiś taki zin na Xero był robiony, to jest niby okej, okay, a potem jak już dostaje ISBN na przykład, no to już często dla jakiejś ilości osób już nie jest okej. Okay. No i więc nie wiem, co powiesz o tym właśnie. Wiesz co, no każdy jakoś ma swoją drogę, inaczej. Czy to jest ważne? Nie wiem, czy to dla mnie to jest ważne, że zależy jaką masz determinację, no pomysł cały się liczy. No, wiesz, ja znam masę ludzi strasznie zdolnych, którzy jeszcze są, innych już nie ma, którzy mieli genialne pomysły, ale padli właśnie na tej stronie finansowej. Ja też przeżyłem szok, kiedy na przykład mając księgarnię muzyczną, która kiedyś funkcjonowała wspaniale, poniosła klęskę w dobie internetu. Nigdy bym tego nie przewidział, ale zrozumiałem wtedy, jak skończyłem działanie, zostawiłem wspólnikowi księgarnię, bo już nie chciałem się tym zajmować, że to nie ma takiej wspólnoty, bo kiedyś w księgarni ludzie stali w kolejce, bo przyszło ileś płyt, my daliśmy cynki, oni przychodzili je odebrać, kupowali i włączaliśmy, był sprzęt, no tak, i wszyscy słyszeli, wszyscy słuchali, yeah, to my zamawiamy jeszcze dwie, ja cztery, to dobrze, okay. Piją piwo, są zachwyceni, wiesz, poruszenie, okay. Ale masz cały sklep jak klub, okay. To tak to się odbywało, później, ileś lat później. To w jakich te latach było? Wiesz co, przełom taki na 2000, jak się zaczynał ten XXI wiek. Jaka była cena płyty mniej więcej? 30 parę złotych. Wiesz, ten przeskok taki, że później mój kolega siedzi i pakuje płyty i wysyła nawet ludziom we Wrocławiu, bo oni nie mają czasu przyjść. Oni no tak, są zapracowani. Jest, no, to... Nie mają czasu już się ekscytować, przychodzić. Ale kupują. Kupują, ale ja już czułem, że to nie jest to. Bo mieliśmy pusty sklep. Nie? I kolega z taką stertą chodzący ciągle z torbami na pocztę wysyłający. I w pewnym momencie zadzwoniłem do jednego z takich naszych wiernych odbiorców, którego już dawno nie widziałem. A kolejne zamówienie zrobił przez internet, mieszkają cztery ulice od nas. Okay. No więc stary, co się stało? Mówi, kurde, no ja nie mam czasu na was dołączyć, jeszcze ciągle w robocie. Jak ja kończę o 18, zanim do was dojadę, to wy o 19 zamykacie, to po co będę do was jeździł? I to był dla mnie znak, że to się skończyło. Bezpogodnie niestety. No tak, nie ma sensu mieć tam lokal. Nie, tak. Tak. Ale same płyty... I później ja bo zmierzam do odpowiedzi na tego pytania, to pytanie, które mi postawiłeś. A później postanowiłem postawić coś bardziej uziemionego, stąd weszły te eventy. Coś takiego, co mnie łączy z kulturą. Czyli nie, że ja zacząłem stawiać domy, bo nie umiem, tylko coś, co zaspokoi pewne zaplecze eventowe na przykład, tak? I będzie dawało mi jakieś pieniądze, a z innej strony będę się realizował artystycznie. Ponieważ jestem związany z Niemcami, tam znam różnych ludzi i było zainteresowanie tymi zadaszeniami eventowymi, tak zwanymi. I wziąłem przedstawicielstwo na Polskę i tak to się ruszyło. Zacząłem wynajmować, sprzedawać, najczęściej wynajmować zadaszenia, imprez, później scena, hala namiotowa i takie rzeczy. I tak to ruszyło i zaczęły dobry. Bardzo proszę. I targi. I tak dalej. Czyli masz to wszystko jakby no, znaczy swoje i znaczy teraz tym się nie zajmujesz? Teraz sporadycznie wśród przyjaciół, którzy potrzebują wsparcia jakiegoś właśnie technicznego, tak? To się odbywa. Rzadziej, bo to jest mi dobrze. Czy wiesz, taka firma internetowa to jest masa szarpania, masa nieprzespanych nocy, no tak. I pracy fizycznej, ja już nie mam mało lat, żeby wiesz, po nocach gdzieś sprzątać jakąś scenę i rozstawiać. Ale sam wszystko robiłeś, znaczy nie ekipę. No miałem ekipę, tak, no, ale ja jestem typem, który pracuje, okay, a nie, wiesz, stoi jak dyrektor. Tutaj też robię wszystko, jak widziałeś, przestawiam stoły. Lubię, wiesz, pracę, nie tylko mentalną, tylko także fizyczną, pozwala się ruszać.
Czyli bo też takie właśnie ta niszowość, niezależność często jakby jest, no jest takim świadomym wyborem, tak, żeby być niezależnym, ale tak rozumiem, że tutaj właśnie niby, no ktoś by mógł powiedzieć, że niby jesteś tutaj zależny, tak, ale nie jesteś. No, nie, nie mam takiego poczucia, albo ja nie mam takiego odczucia, ale jako człowiek całe życie niezależny, myślę, że bym czuł się niewygodnie w tej sytuacji. Myślę, że chyba, że się zestarzałem. Przecież Mirosław, trudno powiedzieć może. Ale widząc to, jak wracają ludzie bardzo niezależni, bardzo w kontrze do instytucji i oni u mnie grają i są ze mną i rozmawiają, znaczy, że to chyba jest okej. Okay. Jakby tacy ludzie się odwrócili. Miałem taki incydent. Kilka osób na początku, jak ja się tu pojawiłem, zacząłem coś robić, przyszło i szczerze powiedziało, że mnie lubią bardzo, ale ponieważ jestem blisko z miastem, no to po prostu dla nich to jest niesmaczne, żeby tutaj grać. Po czym zmienili zdanie, bo ja wytłumaczyłem, że coś się zmieniło. Dalej ja jestem ja. Nie gram pod dyktando niczyje, więc co się zmienia? Czy denerwuje cię to, że to jest miejskie? Chcesz zrobić to gdzieś na zewnątrz, to zróbmy to na zewnątrz. Nie ma problemu, mam sprzęt. Tylko, że stary, będziesz musiał to pokryć z własnej kieszeni. Ja ci wszystko rozstawię, tylko zapłać mi za scenę, za nagłośnienie, za ludzi, którzy będą przy tym pracować. Chcesz? Równo. Mam wszystkie warunki w magazynie. No i wszystkim opadają ręce. Mówię, a tutaj to stoi. Graj, dam ci jeszcze za bilety. Dostaniesz może coś na barze, jeszcze zjesz. Real jest taki. Można być ofowym, ale jakoś, wiesz, trzeba bez przegięć. Ja uważam, że wiesz, życie to jest harmonia i serca, i umysłu, i właśnie takiego działania, że musi się zgadzać finansowo, bo inaczej za kilka lat, za kilka miesięcy ciebie nie ma, bo nie wydolisz, z czego? Trzeba to zawsze brać pod uwagę. To zaistniało w takim momencie życia, kim ja sobie tego sam nie zbudowałem, to zaproszono mnie do tej rozmowy. Ja nie chodziłem. Co innego się komuś podkładać, ale to nie ja chodziłem. To miasto mnie zaprosiło do rozmowy, bo wiedzieli, że to jest moja pasja i że dam radę, bo to nie jest proste, wbrew pozorom. To jest miejsce w samym centrum ukryte. Wiesz o tym? Jest to specyficzne. I okazuje się, że ludzie trafiają i coraz bardziej trafiają i jest coraz lepiej. Może jeszcze takie pytanie właśnie o współpracy tych środowisk, tak? Czy jakby są środowiska we Wrocławiu, ile jest takich miejsc, które łączą grupy ludzi, tam muzycy, jakieś, czy są te grupy jakieś rozróżnione, tak? Czy jest jakby spójność taka, powiedzmy, tych ludzi jakby od kultury ogólnie biorąc. Jakby, czy jest współpraca taka między sobą, wiesz, czy to jest jakby takie porozrzucane? Wiesz co, ja się nie angażuję w takie rzeczy. Ja zawsze byłem niezależny. Jakby nie patrzę, nie wchodzę w jakieś środowiska. Raczej mi to jest obce, bo nie przepadam za to. Tak szczerze, prywatnie. Ja, to jest moje zdanie. Nie wiem. Co by tu ci powiedzieć? Są ludzie skupieni wokół jednego miejsca albo grupka ludzi zamknięta, uważają się za lepszych, to wszędzie tak jest, nie? Robią tylko swoje, niechętnie przychodzą do innych albo komentują źle, to we wszystkim. Mam tylko w branży artystycznej. Ale jest to szczególnie jakby wyostrzone. Wiesz co, ja mam, nie wiem, czy można to nazwać darem, umiejętnością. Mnie to dużo nie kosztuje. Ja po prostu nie patrzę na ciebie jak na człowieka związanego z czymś tam, tylko jak na człowieka. Przychodzisz do mnie z pomysłem, jesteś uczciwy, jest fajnie, dobrze nam się rozmawia, pracuje, po prostu coś robimy, jest fajny pomysł. Jesteś z tego czy innego środowiska skłóconego, to jednego może grać to środowisko, drugie mogę być niekonsekwentne, odebrane jako niekonsekwentne. Nie, ja widzę tylko ludzi. Środowiska i też się nie patrzę. Staram się być w tej kwestii niezależny. I nie zastanawiam się, czy ja konkuruję z kimś. Wiesz? Mhm. Ja wiem, że mogę robić to, co chcemy robić z innymi, z Pawłem i z różnymi, bo wiem, że z Pawłem też się spotkać, tak? Z Czarnym Latawcem i z Danielem. No, także my robimy po prostu fajne rzeczy.
Nie wszystko się podobać musi to im, co ja tutaj robię. To nie ma znaczenia. Dla mnie nie ma znaczenia, dla mnie ma być w zgodzie z tym, co robię. Nie? Mówię, też chodzi nawet, no, nawet nie o środowisko, jak o takie, nie wiem, tam, z punktu widzenia światopoglądu, powiedzmy, czy tam dzielenie się na subkulturę, a bardziej właśnie, no, bo można powiedzieć, że jakby naturalnie jakieś środowisko się buduje na przykład wokół tego miejsca. Są ludzie, którzy tam, jak mamy na przykład Zyga, tak, we Lwowie, mamy miejsce... Nie mam zaproszenia do gdzie ludzie przychodzą i wiadomo, jakby znasz, kogo tam spotkasz i znasz, jakby po co tam idziesz, tak? I to właśnie mnie interesuje, bo w tym sensie, no bo w Warszawie na przykład też jakby są różne miejsca, ale to się jakby, to się łączy, tak? Znaczy i ludzie przychodzą cały czas jakby krążą, tak? Między tymi miejscami jakby cały czas i między sobą kontaktują w jakimś tam sensie i to nie chodzi tylko o muzykę, powiedzmy, a też no, jakby z różnych branży. Design, wydawnictwa i labele, no i tak dalej. I właśnie interesuje mnie, jak to wygląda w Wrocławiu. Czy widać, że jest jakiś rozwój, czy czego więcej dzisiaj nie ma, czy... Trudno odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jest tak jak w każdym innym mieście. Kogo byś nazwał na przykład? Dużo się dzieje, wiesz, żeby to wszystko obserwować. Ja chyba nie jestem osobą kompetentną, żeby o tym mówić. Tutaj jest głównie środowisko związane z literaturą. To czuję, jak ludzie się pojawiają, nawet spontanicznie na kawę. Ale ludzie, którzy lubią jakąś szczególną muzę, czy klubową, czy eksperymentalną, oni się nie przesiadują tutaj. To też nie jest tego rodzaju klub. Nie, jednak to jest instytucja. To jest taki klub do posiedzenia jak Klambur. Klambur znasz pewnie, tak? No to jest tak, to jest już kultura, nie? To jest bardzo stare miejsce artystyczne. Jest takie piekiełko, gdzie się pali papierosy i drugie, gdzie się nie pali. Zobaczysz wegetariańskie, tutaj wiesz, piekło to niebo. Teatr, strasznie stara rzecz, powinieneś to poznać. Znaczy, dobrze by było, żebyś poznał, bo znać Wrocław i nie znać Kalambura, to jak nie do końca znać Wrocław, jak nie znać Zygi, mówić, że we Lwowie wiesz, gdzie się chodzi i wiesz o subkulturach, a nie znasz Zygi, no to o czym mówisz? Tak? Rozumiesz? No właśnie chodzi o to, że nie znam. To trzeba poznać, to Kalambur jest twoim obowiązkiem i cały Michał Litwiniec, który tam działa i jest muzykiem, jest artystą. Niesamowity. Może jeszcze jakieś miejsce, nazwisko? Taką ściągę. No ale to jest jedno z miejsc, które powinieneś poznać. Pójdziesz do Filleja, ważne miejsce. Na mapie Wrocławia byłem tam, spędziłem tam trochę czasu, organizując też różne rzeczy. No, taką mam odpowiedź, wiesz, no, ta grupa ludzi interesujących się eksperymentami we Wrocławiu jest niewielka. Ktoś mi powiedział, że może w 300 osobach się to zamknie na kilkuset tysięcy miast. Czyli jak masz sukces, to masz 80 osób na koncercie. To rzeczywiście taka rzecz mi się zdarzyła, nie? 40, to jest... A na takie bardziej przystępne czy popularne rzeczy, no to tylko może nasz pełen klub. Ostatnio było około 300 ludzi, mieliśmy wszystko stąd wyniesione. Energia dźwięku, nie wiem, czy kojarzysz taki festiwal, który się odbywa. Tak, bardziej popularny już wiele lat. No co było cały czas full ludzi. Ale to też moi przyjaciele, którym kibicuję od kilkunastu lat, rozwinęli się, działają. Zaprosiłem, odbył się festiwal dwudniowy. Co byś polecił tak, komuś, kto chce założyć, powiedzmy, taką, nie wiem, działalność związaną właśnie z kulturą, więc było taką oddolną? Ja proponował, żeby nie było rozczarowań. Proponowałbym jakoś jednak ustawić się, wiesz, realnie, czyli żyć z czegoś. Chyba, że no wiesz, ja jestem jednak nie mam 20 lat jak ty, tylko dużo 30. Masz 30, ale młodo wyglądasz. No ale ja mam 50, to już są jakieś doświadczenia i może to jest ciężar tych doświadczeń, że kurczę, jest dużo rozczarowania. Nie mam rad dobrych, wiesz, bo czasem trzeba iść tym offem, trzeba przytrzeć dupą, wiesz, trzeba to poczuć i zobaczyć, czy to jest w ogóle twoja droga. Ja zrezygnowałem ze swojej drogi, byłem
pracowałem w banku. Byłem młody. Rodzice powiedzieli, przestań się już wygłupiać. Szkoła muzyczna fajnie, grałeś sobie przez cały czas, ale teraz szkoła bankowa i się urealni trochę, zacznij żyć normalnie. A na czym grałeś? Gitara klasyczna. Ale ogólnie wiesz, na wszystkim się gra, próbowałem wszystkiego, tak? Śpiewałem i tak dalej. Uczyłem się jakby też od podstaw w solfeżu, czyli śpiewania z nut i instrumenty perkusyjne i tak dalej. No to później powiedzieli, ty, starczy, bo ty musisz czegoś żyć. No dobra, no spróbuję. Poszedłem do banku, kilka lat przepracowałem i zobaczyłem, że to w ogóle nie moja bajka, to jest w ogóle nie moja droga. Wracam na drogę artystyczną. No zwolniłem się z banku i zacząłem poszukiwać. Stąd tak księgarnia i tak dalej. Nie ma złotych rad, Mirosław. Nie ma czegoś takiego. Ja radzę tutaj, o ile to jest możliwe, żeby się jakoś uziemić, żeby... Ale czy to jest dobre? Ja przetarłem dupą, straciłem wiele pieniędzy. Dzięki temu wiem, jak to się robi. Bardzo dobrze wiem, fajne doświadczenia. Musiałem pracować ciężko w Niemczech, żeby się odkuwać, tak? Mam tam warunki do życia, okay? Ale sprzątałem, byłem okno, wszystko, żeby się jakoś odkuć po różnych stratach, nie? No więc ty jeszcze jesteś jakby jedną nogą tam, na znaczy. Tak. Teraz zaczynam trochę tam działalność na zachodzie, już coraz więcej mnie tam wiąże. Podobna jest działalność. Także tak, nie wiem. Każdy musi swoje życie przeżyć po swojemu. Wiesz, ustawianie się od razu z góry, to błędem, co ja podważę teraz swoje słowa. Ustawienie się, że to ma być wszystko takie bezpieczne, też nie jest dobre. Zawsze gdzieś balansować należy, wiesz, na takiej linii. Jednak utrzymać się na tej linii, ale nie tak pewnie. Tak myślę ja. Bo to ci daje kopa, masz pomysły wtedy. A tak? Wiesz, szczerze mówiąc, ileś lat wcześniej, gdybym dostał taką posadę, nie wiem, czy miałbym taką motywację do działania jak dziś. A dziś po różnych doświadczeniach, po różnych, wiesz, trudnościach i tak dalej, wiem, że należy dawać siebie wszystko. To jest najlepsze, że nie czujesz, że pracujesz, a poza tym efekty są zajebiste. To są efekty. Efekty, które sam widzisz. Nie, to nie o to chodzi, że ktoś napisze albo ktoś coś powie, tylko sam widzisz, co się dzieje. Że teraz zmieniło się na tyle, że właściwie ludzie do mnie przychodzą. Mówiąc, przychodzą, myślę o tym, że przesyłają maila, dzwonią i proszą o koncert, o zrobienie koncertu. Przychodzą od maila od Berlina po Tokio, tak? I wtedy są w okolicy i czy mogą, bo słyszeli, że tu jest dobrze. Okej. Okay. To jest przyjemne. Poza tym literaci, którzy tutaj trafiają, nigdy bym nie podejrzewał, że spotkam tylu fajnych ludzi, których znałem tylko z książek albo z filmu. Aktorów i tak dalej, wszystkich ich spotykam, gadam z nimi. Bardzo fajnie. Z tym bezpieczeństwem, no nie ma odpowiedzi, wiesz. Ryzyko jest potrzebne, po prostu. Zawsze marzyłem o rzeczach, które mnie przerastają. Ale to ci daje takiego kopa do życia. I to, że wchodzę teraz na te niemieckojęzyczne kraje, to jest takim kopem, nie? Takim wyzwaniem. To, że ktoś mnie zaprasza do Oslo i do Londynu, to jest wyzwanie, żeby w końcu nauczyć się dobrze angielskiego i zobaczyć ten świat, który w ogóle mi tam nie jest po drodze, bo ja raczej na południe wolę jechać. Italia, takie klimaty. A tutaj niespodziewanie coś się otwiera innego. No i będę próbował. Muszę kończyć wniosek niestety. Bo jeszcze będę zbierał. Szalenie miło było Cię ugościć. Dzięki.